Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Rozpoczynamy informację dnia. Zapraszam. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nowe taryfy za energię elektryczną i jej dystrybucję. W praktyce oznacza to spore podwyżki cen, które mocno wpłyną na domowe budżety Polaków. Na wzrost cen energii, jak czytamy na stronie Urzędu Regulacji Energetyki, mają wpływ przede wszystkim koszty zakupu praw do emisji CO2 i wysokie ceny hurtowe energii. Dlatego część tych kosztów zostanie przerzucony na klientów, co dalej przekłada się na spory wzrost cen energii elektrycznej od 1 stycznia 2022 roku. Jak wylicza urząd, średni wzrost naszych rachunków wyniesie około 21 zł netto miesięcznie, czyli jest to wzrost o 24%. To największy wzrost cen energii na przełomie ostatnich lat. Podwyżki czekają także odbiorców gazu. Ceny energii z pewnością będą miały także swoje odzwierciedlenie w inflacji. Można bowiem spodziewać się, że sektor handlu i usług przez zwiększone koszty także podniesie swoje ceny. Odpowiedzią na podwyżkę cen energii jest przygotowany przez rząd pakiet antyinflacyjny, w ramach którego zmniejszona zostanie m.in. akcyza na paliwa. Sejm przyjął budżet na 2022 rok. Jego deficyt ma nie osiągnąć więcej niż 29,9 miliarda złotych. Podczas jednodniowego posiedzenia posłowie zajęli się projektem budżetu państwa na 2022 rok. Po przyjęciu części poprawek zgłoszonych do projektu w trakcie drugiego czytania, dochody budżetu państwa zostały ustalone na 491 miliardów 900 milionów złotych, wydatki na 521 miliardów 800 milionów, a deficyt nie więcej niż 29 miliardów 900 milionów złotych. Wśród wydatków w 2022 roku przewidziane są m.in. dotacje uzupełniające do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych czy Funduszu Emerytur Pomostowych, świadczenia emerytalno-rentowe funkcjonariuszy i uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku, a także świadczenia dla rodzin, w tym chociażby 500+. Teraz ustawą budżetową zajmie się Senat. Ogromnych emocji dostarczyła dzisiejsza dyskusja w Sejmie. Przy okazji głosowania budżetu rząd mierzył się z oskarżeniami o rosnącą inflację. Na mównicy pojawił się premier Mateusz Morawiecki. Z Brukseli gorąca dyskusja o kryzysie energetycznym, rosnącej inflacji i systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2 przeniosła się do polskiego Sejmu. Premier Mateusz Morawiecki ponownie mówił o potrzebie reformy systemu ETS. Przekłada się on na ceny wszystkich towarów i usług, czyli ETS przekłada się również na inflację. O zgodę na wprowadzenie systemu ETS, czyli podatku od energii elektrycznej, premier oskarżał rząd Platformy Obywatelskiej. W odpowiedzi wiceprzewodnicząca PO Izabela Leszczyna mówiła, że to za PiS-u przyjęty został pakiet klimatyczno-energetyczny i twierdziła, że budżet w Polsce zyskuje na ETS-ie. W tym roku rząd PiS-u z emisji uprawnień CO2 zarabia na tym 24 miliardy złotych. Tych słów bez echa nie pozostawił poseł Janusz Kowalski z Solidarnej Polski. Tłumaczył, że Polska w tym roku potrzebuje 170 milionów ton uprawnień do emisji CO2. Budżet państwa, instalacje biznesowe bezpłatnie otrzymały 105 milionów, dodał polityk. Wskazał, że rachunek jest niekorzystny, 65 milionów w deficycie, co oznacza, że Polska nie zarabia na unijnym podatku. 65 milionów razy 90 euro razy kurs euro to jest 25 miliardów złotych, które zostanie za granicą. Nie zarabiamy na deficycie. Takie samo stanowisko przedstawił premier. Jesteśmy płatnikiem netto w całym tym systemie. W reakcji na słowa wiceprzewodniczącej PO Izabeli Leszczyny premier mówił, że dyskusja nad kształtem systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 toczyła się w Unii w czasach rządów Platformy i miała w szczegółach realizować pakiet klimatyczno-energetyczny. W ocenie premiera Donald Tusk mógł wtedy posłużyć się wetem, nie zrobił tego. A kształt systemu, na jaki się zgodził, dziś uderza w polską gospodarkę. Premier dodał, że przy innych decyzjach poprzedniego rządu Polska mogła być beneficjentem systemu ETS. Szef rządu przypomniał, że w reakcji na rosnące ceny przygotowana została tarcza antyinflacyjna. Wczoraj wielu premierów powiedziało mi, że nasze działania poszły najdalej na rzecz obrony portfeli zwykłych obywateli. Tarcza przewiduje obniżkę podatków i dodatek osłonowy. Premier podtrzymał deklarację, że będzie zabiegał o zgodę Komisji Europejskiej, m.in. na obniżkę do zera VAT-u na żywność. 17 grudnia to najbardziej krwawy dzień powstania robotników na Wybrzeżu w grudniu 1970 roku. Dziś wspomnienie Czarnego Czwartku, masakry, w której zginęło 45 osób.
Protest robotników to protest w obronie własnej godności. To był protest o prawo do godnego życia. To był protest przeciwko nędzy i ubóstwu, które się wtedy upowszechniało. A podwyżki wprowadzane tak naprawdę na początku grudnia to była tylko ta kropla, która przelała czarę goryczy. To był ten zapalnik, który spowodował, że ludzie postanowili przestać milczeć. Tłumaczy przewodniczący gdańskiej Solidarności Krzysztof Dośla. Od tamtych wydarzeń mija 51 lat. Czarny czwartek zapisał się w historii jako najbardziej brutalny i krwawy dzień całego powstania robotniczego. Poranek 17 grudnia do tej pory pozostaje traumą. O 6 rano powietrze przeszył odgłos strzałów. Wojsko otworzyło ogień do robotników w odwecie za protesty stoczniowców. To jest niewyobrażalne. Mamy przez długi czas nie było po śmierci ojca, bo się leczyła, była na środkach uspokajających. No, trauma niesamowita. Opowiada pan Roman Drywa, syn jedynego z poległych robotników. Robotnicy liczyli na zmiany, na lepsze warunki życia, zauważa dyrektor gdańskiego oddziału IPN profesor Mirosław Golon. Pamiętajmy, że to były wielkie protesty, które miały zmienić państwo. I one ostatecznie stały się rzeczywiście wielkim fundamentem dla tego, co przyszło w latach 80., dla tej dekady Solidarności. Dziś od 6 rano w Gdyni trwały obchody rocznicowe tamtych wydarzeń. Wydarzeń, w których zginęli niewinni. Wydarzeń, które przyniosły tysiące rannych i prześladowanych. Czytał w liście od prezydenta Andrzeja Dudy minister Paweł Szrot. Tamte wydarzenia domagają się od nas pamięci. Polacy zdali się na łaskę tych, którzy w imię utrzymania władzy i przywilejów gotowi byli poświęcić naszą suwerenność i bez słowa sprzeciwu podporządkować się sowieckiej dyktaturze. Ludzie ci nie zostali nigdy osądzeni, nie ponieśli odpowiedzialności za swoje zbrodnie, ani nie zostali ukarani przez niezawisłe sądy. Brak wymierzonej kary to jeszcze większy ból dla tych, którzy w tamtych dniach walczyli o Polskę. Nierozliczona zbrodnia komunistyczna przynosi dzisiaj zgniłe owoce. Miesza pojęcia, zakłóca naturalny porządek rzeczy. Przestępców i katów nazywa się bohaterami, patriotami i ludźmi honoru. Ich ofiarą zaś odbiera się prawo do sprawiedliwości i poczucia dumy z własnych dokonań. Za poległych razem z uczestnikami uroczystości modlił się metropolita gdański ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda. Odczytano też apel pamięci przy pomniku, który stał się symbolem wydarzeń grudnia 70. I to wszystko na teraz na główne wydanie informacji dnia. Zapraszam jak zawsze o godzinie 20. Do zobaczenia.